A są wśród was ci, którzy czekają na zbieg okoliczności i wśród tych zbiegu okoliczności może być, nie mam co w kopertę wsadzić. To ty już wiesz, że ten ksiądz dla pieniędzy chodzi, tak? Nie chcesz na siebie przyjąć pewnego rodzaju dolegliwości. Dlaczego? Boś się nauczył żyć na sposób królewski, a to nie przynależało do twojego stanu, albo nie przynależy już. Król sięga do kieszeni i tam ma, a biedak może sięgać i wyciągnie na wierzch kieszeń, w środku nie ma. Jaką prawdę o sobie znasz? W odniesieniu prosto do faktu jest okres Bożego Narodzenia. Jest ksiądz, który jest gotowy przychodzić do was co roku, pomodlić się, pobłogosławić. W każdy dom został zaproszony? Na jaki dzień? Kiedy? Jaki jest powód, że jeszcze nie? I czy nie ma powodu koperta? Bo co ja dam? Nic od ciebie nie chcę. I być może Pan Bóg napełni twoje kieszenie, nie jak będziesz miał w co kopertę włożyć, tylko najpierw księdza zaprosisz, o modlitwę, o błogosławieństwo poprosisz, a później Pan Bóg da, a nie inaczej. Bo inaczej jesteś jako Herod, udaje. Pobożność jej nie ma. Udaje, że chce złożyć pokłon Chrystusowi, a w ogóle tego nie chce zrobić. Żyje pozorami, w łudzie, w udawaniu. Neopogaństwo to jest udawanie prawdziwej wiary. Posoborowie to jest neopogaństwo, to jest udawanie. I ten smród na nas jest, na tobie też? Powiesz nie, to pytam, na jakiej podstawie od Bożego Narodzenia mija tyle, od trzech króli tyle, ile mija oktawa. I nikt z czcigodnych wiernych jeszcze nie pomyślał? Nie, nikt, bo dwie osoby pomyślały, mówiłem. Kiedy ksiądz do mnie przyjdzie? W sobotę mnie nie ma, w Gieczwałdzie jestem. Powiedzą ci, że na niedzielę chcieli, niektórzy z was, na niedzielę chcieli księdza zaprosić, ale księdza nie było, bo pojechał do Gieczwałdu i tam został. To czekaj, co będę robić na następny tydzień. Są inni, którzy nie patrzą tak jak ty. I pytają księdza, czy ksiądz przyjedzie. Przyjadę. Będziecie księdza zapraszać w te pędy po kolędzie. A jak zapytam, czemuś czekał, to co odpowiesz? Albo jakieś warunki uprzedzające robił. Gadał o kolędzie dwa tygodnie temu minęły, a wciąż ksiądz nie był. Łaski nie potrzebujesz? A wody też nie? A kibelka, żebyś tam poszedł i spuścił po sobie, też nie potrzebujesz? To kiedy wyznaczysz miarę, Panie Boże, możesz przyjść? Niech ksiądz przyjdzie z Panem Bogiem, z modlitwą i poświęcić dom. Polski zwyczaj, katolicki zwyczaj. Mamy go bronić. Czas kolędy jest. I Pan Bóg czcigodnym wiernym błogosławi. Nie powiem Herodowe dzieci, boście pochrzczeni są, ale widzieć w sobie niekatolickie postawy i walić je w łeb.